Dzień dobry, moi drodzy. My się ogarniamy. Sprzątamy apartamencik, żeby nie zostawić po sobie bałaganu. Co uważam jest jedną z ważniejszych rzeczy. Można to ułatwić dużo pracę innym. Wyczyszczone blaty, pozmiatane podłogi. Tutaj też ogarnięte. Kuchnia posprzątana. Mała jeszcze leży w łóżku. I w łazience ogarnięte. I zaraz lecimy do Warszawy. Zobaczmy, jaka pogoda. Naprawdę fajnie. I zaraz lecimy do Warszawy. Mała ma zajęcia. Mała ma zajęcia w 16. O, żona wstała. Dzień dobry. Żona dawno wstała. Dopiero z łóżka wstała. Obudziła się, a wstała to różnica. I słuchajcie, ja mam nagrania dzisiaj w restauracji. No właśnie, my taki właśnie idę zrobić jakiś szybki make-up. Tutaj też już pościel ściągnięta. Dla nas też to chwilka. A pani sprzątającej to zdecydowanie ułatwi pracę. Hejo, hejo, my już w domu. Ja zdążyłem coś szybko zjeść, buratę z pomidorkami i octem balsamicznym. Karolina pojechała zawieźć mamą do przedszkola jeszcze na zajęcia, bo dojechaliśmy po 14 i pojechała do sklepu na zakupy do Lidla, więc na pewno dzisiaj coś fajnego pokażemy, co tam kupiła. Nie wiem, co fajnego, zobaczymy. Mam jakieś paczki, bo przyszły, złożyłem też film dla klienta i zaraz się zbieram. Już wcześniej, jak przyjechałem do domu, to podłączyłem kamery, bo jadę nagrywać do restauracji u Jacka. Nie wiem, czy pamiętacie Jacka? Kiedyś Karolina nagrywała na stolowo z Jackiem programy kulinarne. Więc jedziemy do Jacka do restauracji nagrywać. U niego będzie chyba degustacja i będą nowe wina. Będzie cała jak to nazwać? Będzie całe takie wydarzenie. Będzie sporo osób i jedziemy z Grześkiem nagrywać tam rolki, jakieś sesje zdjęciowe. No i jakieś takie foodowe rzeczy. Więc jeżeli macie jakiś biznes i chcecie zatrudnić Dariusza, to zapraszam. Ja się właśnie dzisiaj wybieram, żeby porobić świetne zdjęcia i nagrać fajne rolki. I mam 2 godzinki, żeby się też ogarnąć, gdzieś wykąpać, przebrać. No, więc jeszcze muszę się obrobić. No jeszcze złożyłem film vloga na dziś, który wyjdzie, więc całkiem sporo rzeczy. Może później zjem jakiś obiad. Może się uda coś w restauracji zjeść. Zobaczymy. A tu mam rzeczy z sesji zdjęciowych, które muszą iść do schowka, bo się nie będą tak pałętały w domku. Pięknie. No i tak wygląda moje czoło, update. Nie jest źle, nie boli mnie już. Słuchajcie, 5 godzin drogi, droga była świetna, wracaliśmy Starą Gdańską do Warszawy, więc 5 godzin drogi, potem jeszcze mówię 2 godziny w przedszkolu, więc w międzyczasie poszłam do Lidla, poszłam do Rossmana, jeszcze kupiłam w Rosku taki podkład do testów z Liren nowy i coś jeszcze, Ice z Lovely, parę rzeczy i ten nowy podkład z Lovely też. Więc będzie do testów i poczekałam na młodą 2 godzinki, więc jest 18 i jesteśmy dopiero w domu. Home sweet home, po prostu, home sweet home. A tu taka wielka paczka z Bielendy, przy oto były jeszcze balony, przywieźliśmy. I jakaś nowa seria ultra nawilżająca. Bardzo mi miło, dzięki za paczkę, no i dzięki za tak fajne duże pudło, będzie przydać się do sortowania. Yo, moi drodzy, wróciłem do domu. Nagrywaliśmy u Jacka, było bardzo, bardzo fajnie. Teraz Karolina z moją mamą gada na FaceTime'ie. Niestety jest chora. Ma gorączkę, więc mam nadzieję, że szybko wrócisz do zdrowia, mamo. Pozdrawiam. A ja teraz siadam. Śpioszek. Niestety, która to godzina? Zaraz 9:30. Więc muszę się położyć spać. Jutro fajny dzień, bo spotykamy się z naszym nowym klientem. Kolejnym, który się zdecydował na współpracę z nami, więc to mega cieszy. Naprawdę bardzo fajnie. Troszkę jeszcze poogarniam, zobaczę, co się w sklepie działo, co tam dziewczyny pisały, jakie mam zadania do zrobienia, czy coś trzeba jeszcze ogarnąć. Co ty robisz, gościu? BHP. Musimy wymienić ledy, bo się coś przepaliło. No i zaraz. Gleba. Przynajmniej będziemy wiedzieli, gdzie kleić, nie? O!
teraz zobacz, jak te biurko ulgi dostanie, jak da. Ale już zejdzie z niego. Zobacz, Beti. Jak ulgi dostanie? Patrzymy. Tu jest. O! Jak do góry poszło. To niemożliwe jest w ogóle. Jak się wygięło, to zostaje. To nie jest przecież... To nie jest jakiś gumiś, że się wygiął. 20 tygodni to biurko i jeszcze teraz się... jeszcze ja bym rozwalił, nie? No. No. Nie zarobiście. O, jak ładnie wygląda, to jakby neony były. No. Farbę, pędzel i... Proszę bardzo, śniadanko jest pesto, takie pyszne chlebki. O, fajne. Siadaj, zjedz. Pesto. Kola. I serek, który kupiłam wczoraj, pokazywałam. Gołosia mam już swoją. Taki masz swoją kawusia. Chwila, prawda. O, przed pracą pojedziemy do urzędu. Okej. I zawieziemy te papiery do mieszkań, wiesz? Mam już wypełnione. Dobra. Po czym czuć wiosnę? Po tych kwiatach, które zapach się unosi. Jak byłam dzieckiem, nie lubiłam tego. Myślałam, że śmierdzą, jak się wracało ze szkoły. Ale teraz mi pięknie pachną i kojarzą mi się właśnie z dzieciństwem. Z osiedlami, z osiedlem mojej babci, z naszym osiedlem i tak dalej. Byłam w urzędzie, słuchajcie, dobrałam nowy dowód, bo stary mi się po prostu skończył. Fajnie to teraz działa, bo przychodzą wam powiadomienia bezpośrednio na telefon. Złożyć papier o nowy dowód, później rzeczy odebrać. Dzisiaj robiłam live'a i było super, ale powiem wam, że trochę się przestraszyłam. Mnie tak w ciągu dnia zaczęła pobolewać ta głowa. Tutaj już nic nie widać, w ogóle mam stróbkę, wiecie, prawie nie widać. Ale trochę mnie jeszcze ta głowa pobolewa, ale tak gadałam dzisiaj z Kaśką. Kaśka mówi, kurde, z drugiej strony... Kaśka mówi z drugiej strony, jak się w nogę walniesz, to cię boli przez parę dni, dlaczego głowa ma cię nie boleć parę dni? Także wiecie, najważniejszy lekarz powiedział, że ma prawo boleć. Nie mam żadnych zachwiań, nie mam żadnych... żadnej utraty pamięci, żadnej utraty koncentracji. Wszystko jest okej, tylko właśnie czasami mnie tak pobolewa. No, chyba najsilniejsze uderzenie, jakie miałam kiedykolwiek, niestety. Panie w urzędzie, przemiłe, przemiłe, słuchajcie, przemiłe. Będę to powtarzać. Pomocne, przemiłe. Pozdrawiam wszystkie osoby, co pracują w urzędzie. O, i teraz mi przyszedł SMS, że upłynął termin ważności tych. Będę musiała zgłosić w ogóle w banku, w jednym, w drugim. Ten nowy dowód, to też zabawa. Wszędzie, gdzie tam, wiecie. Wszędzie, gdzie... Dla wszystkich zainteresowanych. O tak, jadę do biura. Jestem tutaj. Gil, chodź tu, pokaż się, chodź. On się wstydzi. Gil się wstydzi. Wpadłem nagrywać szkolenie Ani Niekiel i doktor make-up. I miałem okazję, bo Kiryl tutaj też pomaga, więc się wkręciłem do nagrywania. Tutaj paczuszki wszystkich dziewczyn. Więc teraz zakładam dużą kamerę, podłączam swój sprzęt i będę nagrywał. Przygotowałem rzeczy na spotkanie. Zaraz widzimy się z klientem. Będziemy sobie obmawiali różne plany. Czekam na dziewczynę, bo w sumie mam jeszcze 20 minut. Więc całkiem sporo czasu. Hejo, hejo, my po spotkaniu. Było owocne, było fajnie. Było super. Było ciekawie. No, bardzo było bardzo, bardzo dużo bardzo się działo. Fajnie było. Boże, w 8:30 my dopiero wychodzimy z pracy. No, tak, siedzieliśmy, powiem wam, 3 godziny prawie na spotkaniu. 2,5 było, trwało. Bardzo fajne, owocne spotkanie. Klient zadowolony. Będziemy pracować na Instagramie, na Facebooku, przy nagraniach, przy sesjach zdjęciowych. Przy kampanii, takich postach sponsorowanych też. No, więc także dużo się zapowiada działo. Się dużo pracy, ale fajnie, coś nowego. No i cieszymy się. Naprawdę się cieszymy. Może nie widać po nas, bo jesteśmy zmęczeni, ale jesteśmy szczęśliwi. No, super. Myślę, że to jest kolejny krok do naszego rozwoju i do kroku do przodu. No. Ogółem krok do przodu. No właśnie teraz jedziemy do lekarza, no bo właśnie. Muszę,
bo jednak mnie ta głowa, powiem wam szczerze, boli. W sensie, raz mnie boli, raz mnie nie boli, ale wkurza mnie, bo mi tak trochę promieniuje ten ból na jedną stronę i wolę pójść, wiecie, ja w ogóle tak pod kątem skupienia się, jakiejś tam, nie wiem, koncentracji i tak dalej, wszystko super, ale wolę się upewnić, wolę pójść, niech jeszcze lekarz mi jeszcze raz zobaczy. To jest ta dobra pizza. Tak? Byłam to bardzo dobra. Okay. No naprawdę, bo musisz coś się wybrać, kochanie. I tak poszłam do pracy, dziewczyny mówią, o lepiej idź, sprawdź się. Tak, też tak. Myślałam i tak, idę no, zobaczyć, wiecie że co? Że tak powiem z głowy. Żeby się, kurde, weź tak nie mów. Żeby się, słuchajcie, uspokoić, upewnić, że wszystko jest spoko. Że nie muszę się niczym martwić. Najgorzej jak człowiek się uderzy i chce, że właśnie, żeby doszło, czy coś się stanie, chce, żeby doszło wszystko szybko do siebie, mhm. To tak nie ma, zaraz nowy sklep. Jaki ładny. A to wiecie, potrzeba czasu. Ja tego się nie umiem nauczyć, bo jak choruję, to ja chcę od razu, wiecie, nie wiem, wziąć leki, od razu wyzdrowieć i od razu być na chodzie. No a tak się nie da, powinnam odpoczywać tak naprawdę. No ale tutaj widzicie, ważne spotkanie z klientem nie mogłam odwołać. No nie. Tego nie da się odwołać. Kakus też została specjalnie. Tak, dziewczyny specjalnie zostały, przyszły później do pracy, zostały dłużej, bo klient akurat mógł tak późno. Tak, i przyjechał specjalnie z innego miasta, może by tu... Uważam. Właśnie. Dobra, ja... Jedzie, nie jedzie? No właśnie, już nie wiem, czy on jedzie, czy nie jedzie. Dobra. A zobacz, jaki sprzęt mają do nagrywania. I tak szybko dzień minął. Naprawdę, ja jeszcze nagrałem... szkolenie. Ani nie mieliśmy nawet czasu, żeby z Anią iść na obiad, posiedzieć, pogadać, bo każdy w pracy. Karo miała nagrania, ona miała szkolenie, więc nie mieliśmy jutro się wybrać na śniadanie, ale też nie, nie będzie czasu. Nie dam rady, nie dam rady. Odpuszczamy, napisałam Ani, że Ania mówi, że też za bardzo im nie pasuje, więc tym razem tak. Odpuszczamy. Spotkamy się innym razem. Żeby się spotkać innym razem. No nie zawsze trzeba wszystko naraz. Jestem już po tomografii, tak się stresuję. Słuchajcie, czekam na wyniki. Już 15 minut czekam, żeby lekarz mnie zawołał, ale powiedział, że trzeba zrobić tomografię, bo jeżeli głowa mnie nadal boli, to bardzo, bardzo niebezpieczne zawsze, żeby zawsze sprawdzić głowę. Także wydałam kasę, ale wiecie, no... Chcę to już mieć po prostu, chcę już mieć tu odpowiedź, że wszystko jest okej. Dla swojego spokoju, bo denerwuje mnie ten ból głowy, który mija tylko przy lekach. Mój partner in crime zawsze uważa, że wszystko będzie okej, nie musi się przejmować. Jazyczkowe? Godzina ponad. Półtorej godziny. Nie przesadzaj. I to prywatnie? Nie, to nie jest długo. Cieszę się, że mam tą możliwość, żeby przejść prywatnie sobie zrobić. Okazało się, że jakaś pilna tomografia była przede mną. Dlatego jestem w kolejce jakby. Druga. Lekarz przyszedł, powiedział, że jeszcze nie ma opisu od radiologa. Dlatego czekam. Ulala, kochani, wychodzimy ze szpitala, wszystko jest dobrze. Ale się stresowałam, słuchajcie. Co robisz z tą wodą, dziewczyno? Trzymam tą spódnicę, bo nam się podwiewa. Słuchajcie, takie nerwy, teraz ze mnie zeszło, jest wszystko dobrze. Ale widzisz to? Czy do siostry zadzwonić, co? Widzisz to? Co, że patrz, niesiesz mi? Patrz, jak krótki rękawek. Ciepło, nie? Ciepło jest. 14-15. O Jezu. Powiedział lekarz, że może mnie jeszcze. Że jeszcze kilka dni może mnie boić głowa, ale powiedział, że zawsze trzeba sprawdzić mimo wszystko. Bo jeżeli tak. Nic nie masz z głową. Więc nie wiem, na szczęście. Co może cię usprawiedliwić. Kurde. Weź spadaj, ty też jesteś w ogóle taki, masz podejście luźno, że mnie aż denerwujesz. Zero jakiegoś refleksji. Dlatego mnie kochasz. Kurde, mnie rozśmiesza, naprawdę. O Jezu, dobrze. Wracam do domu.